Program powstał przy współpracy z gminą i miastem Warta. Wielka słowa to żart, że własna jest wart. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Dzisiejsza Warta to około 3000 mieszkańców. W całej gminie żyje blisko 13 tysięcy osób. Początki były zdecydowanie skromniejsze. Zaczęło się na przełomie XII i XIII wieku, kiedy to nad rzeką rozwinęło się osadnictwo. W pierwszej połowie XIII wieku na miejscu dzisiejszego miasta powstała większa wieś. Dzieje Warty potwierdzają te dokumenty, tak? Tak, widać po nich, no, co one przeżyły. To nie są oryginały z 1255 roku, to są kopie z późniejszych wieków. Warta praw miejskich doczekała się w 1255 roku za sprawą księcia Kujaw i Łęczycy. To miasto jest takim typowym przykładem miasta polskiego, które przeżywając kataklizmy jakby odradzały się, bo to jest niesamowite. Szczególnie pożary miasta. Miasto miało zabudowę kompletnie drewnianą. Przynajmniej do 10 to porządnych pożarów. Największa katastrofa miasta to właśnie pożar, to z XIX wieku. 3/4 zabudowy miasta poszło z dymem. To był rok 1882. Rok po powstaniu straży pożarnej, notabene, no ale co ta biedna straż z takim sprzętem mogła wtedy zdziałać. Warta stała się ważnym przewozem przez rzekę, dlatego nie brakowało tu różnych rzemieślników. Zresztą na długo wcześniej biegły tędy szlaki handlowe. Oto dowody, które można znaleźć w tutejszym muzeum. W latach 70. podjęto inwestycję budowy zbiornika na rzece Warcie i w ramach właśnie tych działań podjęto badania archeologiczne. Pozyskano wiele cennych zabytków, które tutaj prezentujemy w naszej sali, a najwięcej oczywiście naczyń ceramicznych, bo tego było najwięcej w użyciu, ale również i bardzo ciekawe z okresu rzymskiego wyroby z żelaza, a nawet i paciorki szklane. Bardzo ciekawym eksponatem jest również denar rzymski Septymiusza Severa, dobitnie świadczący o tym, że szlak bursztynowy przemierzał tutaj te tereny. W 1331 roku Warta została zniszczona przez krzyżaków. To jeden z najpiękniejszych tutejszych zabytków. Jeden z najstarszych, bo to jest kościół, który ma początek XIV wiek, 1320. Czas budowy, nie? Z tym, że przez historię no, wiele razy był spalony, bo to i krzyżacy, Szwedzi, wiele pożarów Warty został spalony, został odbudowany. W kościele jest też piękny tryptyk, który niedawno wrócił do świątyni. Tryptyk Niebowzięcia Matki Bożej, Niebowzięcie, główna część, natomiast boczne skrzydła ukazują sceny radosne życia Jezusa i sceny chwalebne, a więc zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego. Natomiast po zamknięciu tryptyku skrzydeł mamy bolesne, a więc modlitwa w Ogrójcu, przed Piłatem, no, droga krzyżowa, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Na uwagę zasługuje także ta świątynia. Wystawili ją ojcowie Bernardyni pod koniec XV wieku. To jest bardzo ważne miejsce dla Polaków i tak jest już od wieków. Oczywiście od obecności ojca Rafała w XV wieku, który zasłynął tutaj po swojej śmierci jako święty orędownik, patron miejscowości ziem kaliskiej, łęczyckiej, sieradzkiej. Warta w swej historii doczekała się wielu znamienitych Polaków. Chyba najbardziej znanym okazał się pilot, którego pomnik znajdziemy w samym centrum miasta. A biurko, przy którym dorastał, w muzeum. Stanisław Skarżyński, pilot bohater. Zasłynął. Który urodził się w Warcie i zasłynął tym, że przeleciał Atlantyk Południowy, dokonując rekordu długości lotu na małym sportowym samolocie polskiej konstrukcji. Było to w 1933 roku RWD-5 bis. Mieszkańcy cały czas pamiętają o wyczynach pułkownika Skarżyńskiego. Ta ekipa wybrała się oddać mu cześć. Wybieramy się na Wyspy Fryzyjskie, na wyspę Terschelling. Czyli to jest to miejsce, gdzie pilot zakończył żywot? To znaczy on tam nie zginął.
tam został znaleziony i tam został pochowany. I tam jest jego grób. Niewielki to jest cmentarz, tam tylko 5 Polaków jest pochowanych. Jaka długa droga przed wami? No jak się spakujemy, to gdzieś koło 14 planujemy wyjechać do Świnoujścia. Płyniemy na Bałtyk, no później płyniemy do kanału Kilońskiego. Kanałem Kilońskim chcemy przejść całe Niemcy i wychodzimy na Morze Północne. I z Morza Północnego już mamy, no tam koło 2-3 dni będziemy chyba płynąć. Cała droga ile wam zajmie? No liczymy, że około 4-5 dni. W jedną stronę. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięciu śmiałków, tak? Ośmiu. Jeszcze nie ma wszystkich. Bo jeszcze... Ośmiu plus kapitan. Mhm. Ośmiu, czyli będzie nas 9 osób. Ale na regaty wracacie? Oczywiście, w planie mamy, za 2 tygodnie powinniśmy tu być. Nie można zapomnieć też o Stanisławie Szukalskim, kontrowersyjnym rzeźbiarzu i rysowniku. Tworzył fantastyczno-symboliczne projekty. Urodzony w Warcie w 1893 roku. Dlatego kontrowersyjny, bo odważnie mówił to, co myślał, ale genialny w swojej sile twórczej, swojej wyobraźni i bardzo, bardzo pracowity. Też doceniany. Doceniany, ponieważ w 1925 roku na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Paryżu jego rzeźba Zamarły Lot otrzymała Grand Prix tej wystawy. Nagrodzone były również projekty architektoniczne, medale. Można powiedzieć, że na Szukalskiego spadł wówczas deszcz nagród. Jak przychodzą do nas grupy młodych ludzi, młodzież, dzieci, szkoły, to z dużym zainteresowaniem zatrzymują się właśnie wtedy, kiedy pokazuję im zdjęcia z Leonardo DiCaprio, ponieważ jest to takie wyjątkowe zdjęcie, można powiedzieć. Mały DiCaprio na kolanach, jak on mówił, polskiego dziadka, czyli Stacha z Warty, Szukalskiego. Widać też sentyment DiCaprio, to jest kopia jednej z najbardziej znanych rzeźb Szukalskiego. Cecora. Oryginał znajduje się aktualnie w Muzeum w Bytomiu, natomiast kopia urodziny DiCaprio. Rodzina DiCaprio ma chyba w tej chwili największą kolekcję kopii i chyba niektórych prac artysty. W Warcie urodziła się też Konstancja z Małachowskich-Biernacka, twórczyni pierwszej encyklopedii dla dzieci i autorka wielu książek dla najmłodszych. Urodził się tu też docent Witold Uniewski. Ojciec polskiej psychiatrii sądowej, który napisał ponad 100 prac na ten temat, był prekursorem, był pierwszym honorowym obywatelem Warty. Dzisiejsza Warta rozwija się wielokierunkowo, ale wszyscy marzą, aby stała się zagłębiem turystycznym. Tak na dobrą sprawę budowaliśmy w oparciu o turystykę naszą lokalną strategię rozwoju, którą realizowaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zbiornik Jeziorsko. Chcemy wykorzystać te naturalne zasoby przyrodnicze, żeglarskie, rekreacyjne, które tkwią właśnie między innymi w zbiorniku Jeziorsko. Planujemy dokończenie tego projektu turystycznego, który zaczęliśmy, którego część już jest zrealizowana i poszerzyć go o nowe inwestycje. W strukturach naszej lokalnej grupy działania pojawił się Okręgowy Związek Wędkarski z Sieradza, dlatego mamy taki plan, żeby w strategię rozwoju, kolejną lokalną strategię rozwoju wpisać także ten element, czyli to wędkarstwo. Mają na zbiorniku i na Warcie powstać specjalne stanowiska wędkarskie, które będą specjalizować się w konkretnych gatunkach ryb. Szczerze mówiąc, takich planach to ja jeszcze tu w regionie łódzkim nie słyszałem. Tak, rzeczywiście jest to nowy pomysł, dlatego wydaje się interesujący. Znakomicie uzupełnia pozostałą ofertę, którą budujemy, mam nadzieję, skutecznie od lat, wspólnie z samorządem gminy miasta Warta, czyli wszystko to, co robi samorząd, obudowujemy takimi rzeczami, które jesteśmy w stanie zrobić w ramach działalności stowarzyszenia, społecznej organizacji. Turystów i miejsc, do których zaglądają, przybywa. Jak długo pan tutaj przyjeżdża? Ponad 20 lat. Przyjeżdżacie regularnie? Tak, co roku. Co roku? A skąd jesteście? Z Łodzi. Z Łodzi, czyli nie za daleko, a fajny zbiornik. Bardzo fajny. Dzisiejsza woda jest prawie taka jak w Chorwacji. Serio? Na Adriatyku, tak. Mhm. Ale też ciepła? Nie, no nie o ciepłość, chodzi o fale i tak dalej. Pogoda jest bardzo dobra. Od 7 do 19 do pływania jest super. Mhm. A co sądzicie w ogóle o tej okolicy? Za mało barów. Zbiornik
No po tej stronie rozwija się na pewno, a no jeszcze mogłaby być trochę bardziej po tamtej stronie zagospodarowana. Przydałoby się więcej takich miejsc jak to. Pewnie. Powiększyliście plaże. Co teraz jeszcze planujecie na najbliższy sezon? No pracujemy nad projektem wyciągów nadwodnych. Właśnie ma się zacząć od końca plaży. Też myślimy o wykorzystaniu zasobów przyrodniczych. Chcemy wybudować dwie duże wieże widokowe. Powiedzcie, skąd jesteście? Z Łodzi. Z Łodzi. Fajne miejsce? Bardzo. My lubimy tu przyjeżdżać, często przyjeżdżamy. Więc. Mhm. Czyli co, zaleta? Niedaleko, tak? Szybko można się tutaj dostać. Blisko, ciepło. A to jest takie miejsce wypadowe na dzień, dwa, czy też na dłużej? Znaczy my przyjeżdżamy na dzień, dwa, bo tak to czasami z noclegiem jest ciężko. Panie burmistrzu, wy inwestujecie, samorządy z Nadjeziorska też. Czy rośnie zainteresowanie prywatnych inwestorów tutaj właśnie, waszą gminą, waszą okolicą? Tak, gdzieś 2-3 miesiące temu sprzedaliśmy działkę przeznaczoną w zapisie pod usługi gastronomiczne. Miejsca hotelowe pewnie też by wam się tak, ma być to obiekt hotelowo-restauracyjny z możliwością zakwaterowania w hotelu około 60 osób. 760-lecie mieszkańcy uczcili wspólnie. Z tej okazji przed klasztorem ojców Bernardynów zorganizowano wielki koncert. Dla każdego artysty to chyba jest ważny moment, prawda, żeby wziąć udział w tak podniosłym wydarzeniu i to u siebie. Od maleńkości śpiewałam tutaj tylko i wyłącznie rzeczy rozrywkowe. I tak naprawdę nie wiedziałam, jak to będzie przyjęte, także no, już dawno się tak nie stresowałam. Zwłaszcza, że ich wszystkich znam, oni wszyscy znają mnie. Także cieszę się, że już jestem po, ale była to dla mnie ogromna przyjemność. Ale chyba nie zapomni pani tego do końca życia, prawda? Tego na pewno nie zapomnę, chociaż mam nadzieję, że będzie ich więcej. Finał to koncert trzech tenorów. Do Warty przyjechali Dariusz Stachura, Paweł Skałuba i Adam Zdunikowski. Bel canto per sempre. Piękny śpiew na zawsze. No i to właśnie chcemy jakby promować i to bel canto, włoską muzykę. Oczywiście polskie utwory też staramy się, żeby były, czy to szlagiery Kiepury, Jana Kiepury, czy jakieś arie operetkowe bywają też. Alchemik, szczęścia, fałszerzka, połykacz, ognia, stryczka, wart, szarlatan i zaklinacz wężów. Dostawca rogów zacnych mężów. Czarodziej donów, żongr słów na wozie lub pod wozem znów, okrąca narra świata. My życzymy Warcie, szanownej jubilatce, kolejnych udanych lat i dynamicznego rozwoju. Program powstał przy współpracy z gminą i miastem Warta.